Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek ze Śląska. Jesteśmy na początku w zamku w Pszczynie. Zamku, który obecnie jest pałacem, a kiedyś był piastowskim zamkiem obronnym z fosą i wysokimi murami. W tej chwili przebudowany jest na pałac. Ponieważ zamek był później w rękach węgierskich, potem do rąk biskupa wrocławskiego. Była tutaj też w czasie I wojny światowej, była tutaj też główna kwatera, siedziba armii niemieckiej. Tutaj podejmowano najważniejsze decyzje frontowe. No a dzisiaj mamy taki pałacyk do zwiedzania. Księżną Daisy na pewno pamiętacie. Właśnie to jest niby salon jej poświęcony. Bardzo tu elegancko. Ona tu mieszkała. Chciałbyś mieć taki salon? Tak, ale oprócz tego dywanu paskudnego, który tutaj na dobre jest. I te skóry może niekoniecznie. Nie, skóry to są takie klimatyczne, to mają być, ale ten dywan to jest paskudstwo. Nie wiem, ale czemu tutaj leży. Nie trzeba skór. Moi drodzy, to jest sypialnia gościnna. Tamten zielony apartament przed chwilą, co widzieliśmy się, to należał również, jak przyjeżdżali najznamienitsi goście, to tam, w tamtym zielonym apartamencie sobie mieli część swoją dzienną, a tutaj mieli sypialnię, w której spali. I gdzieś tu jeszcze jest łazienka, zaraz zobaczymy. O tak, jest łazienka, proszę bardzo. Wanna, proszę ja was, piecyk. No, nie było zlewu, więc jest tylko miska. Taka najbardziej reprezentacyjna sala lustrzana na dole. Zajmuje, jak widzicie, dwie kondygnacje wysokości. Tak, każde lustro ma 14 metrów kwadratowych. Jedno jest z tej strony, drugie jest z tej strony tutaj. Niestety dzisiaj mamy kiepską pogodę, właśnie tak, i mało światła, burza jakaś jest, mało światła, niestety. Jest do tego tak kiepsko to wygląda, ale ogólnie to jest niesamowite, robi piękne wrażenie. Piękne, to jest przepięknie. Moi drodzy, to był pokój. War Room to się nazywa po angielsku, pokój narad podczas I wojny światowej. Słuchajcie, jesteśmy teraz w zbrojowni. Jak ktoś lubi stare bronie, to polecamy, bardzo fajnie zrobiona wystawa również. I moi drodzy, tak wygląda z zewnątrz pałac. Niestety właśnie zaczął padać deszcz, więc takie szybciutkie ujęcie. Wygląda tak. Pałacyk. Tutaj są jeszcze jakieś ogrody, tam są jakieś jeziorka, stawy, jak widzicie, można by było się tam przejść, ale nie będziemy się tam przechadzać, gdyż tutaj ostro pada, a tutaj był podjazd w ogóle, widzę z tej strony, one podjeżdżały tutaj przez te ogrody. Może to jakieś książęta tak, były, albo cesarskie. Tutaj podjeżdżali, tutaj wjeżdżali, tam wchodzili do tego pałacu. Moi drodzy, my już uciekliśmy z tego deszczu. Pszczyny, jesteśmy z Pszczyny. Właściwie przyszliśmy tutaj na obiad. Magdy Nowaczewskiej, Masterchefa VII. Jesteśmy w restauracji. Już zamówiliśmy i dostaliśmy przystawkę. Tatar dla dwóch. Z dodatkami. Z cebulką, z marynowanymi grzybkami na grzankach, z listkami różnymi, z kwiatówkami. Co ciekawe, ten tatar już jest rozłożony na kromkach. W związku z tym, no chleba to nam tym razie sobie nie zabraknie. Tak jak na przykład u nas często domawiamy sobie w Mojo. Natomiast na pewno byśmy więcej tego tatara sobie nałożyli. Chyba sobie grubszą warstwę. No, trudno złapać smak nawet. Ale dobre. Bardzo dobre, tak. Fajnie przyprawione. Fajnie zgrillowany chlebek. Trochę za tłuste te grzanki. Poczuć takim tłuszczykiem. Bardzo poprawne. Minusem może być to, że tatar jest tylko dla dwóch. Chyba, że ktoś ma duży apetyt i sobie zje tak sam taką górę. Albo jestem głodny, albo to jest bardzo dobre. A teraz przyszło coś wiosenno-letniego, zobaczcie. Kolorowe. Sezonowe, bo mamy kurki w śmietanie z ziemniakami, z chipsem z wodku. Do tego są marynowane grzybki też. A ja mam inną wersję, zobaczcie. Też takie letnie danko. Jajko sadzone z bardzo dużą ilością kopru. Do tego są popieczone ziemniaczki, fasolka szparagowa z bułeczką taką smażoną. Nie wiem, to leży na jakimś dziku? Mi się wydaje.
Bo tutaj nie ma, że jest gzik, ale tutaj wygląda, że jest jakiś... Nie, panie burater, czy coś? No nie ma nic takiego, że jest... A cacik! Cacik z miętą. Cacik z miętą. Tak, cacik? Chodź. Tak, no. A będziemy próbować. Ja najpierw Pawełka kurkę sobie spróbuję, tym ze śmietany. Zobaczymy, jaka ona jest. No, takie malutkie to danko ma. No, na białym winie smażone i potem dodana śmietana. Też taką robię. Ja sobie teraz moje spróbuję. Fajny kartofel. Pieczony. O, jaki dobry cacik. Fajny cacik. Ziemniaczek jak to ziemniaczek. Pewnie będzie dobry. Dobra. To jak ta fasola będzie. Zero łyka. Pyszna bułeczka z masełkiem. Bardzo udane. Moje też jest bardzo dobre. Ale dobre. Polecam kurki w śmietanie. Nie, ja jedziesz to. Słuchajcie, nie po zębie. Jak zjemy, to się zastanowimy, bo jest dużo ciasta takiego fajnego tam. Witrynce. Jakieś różne tarty, serniki. Ciasto Snickers widziałam. Też widziałem tego Snickers. No. Moi drodzy, dzisiaj mieliśmy okazję zjeść kolację w Żurowni. Żurownia to jest taka bardzo modna restauracja teraz w Katowicach, która serwuje kuchnię śląską po nowoczesnemu. I chyba to się sprawdziło. Tak, bardzo dobra. Bardzo dobry żurek miałem. No i powiedz, jaki żurek, bo tam do wyboru był żurek tradycyjny z boczkiem, z ziemniakami, żurek grzybowy z ziemniakami i żurek wege, jak ktoś nie je mięska, tak. To też sobie może zrobić. Tak. I jeszcze... No i do tego są dodatki różne, można sobie dobierać dodatki. Bułeczka, kiełbaska, jajko, co tam jeszcze było? Szan, śmietana. Chyba wszystko, no. Także tak. Samemu sobie można tak trochę skomponować tą zupę. A ja miałam taki żurek do picia, to taki właściwie no, sama ta zalewajka w żurku. I powiem wam szczerze, że trochę się rozczarowałam, bo niestety Pawełek miał dużo lepszy smak tych grzybów. To dało taki fajny smaczek, fajny. Znaczy fajny żurek do popicia, ale jednak Pawełka był lepszy. Tak, ja miałem sobie wziąłem z kiełbaską, przez nich zresztą robioną. W karcie tam były jeszcze inne fajne rzeczy. Miałam ochotę na białą kiełbasę, też przez nich robioną, fajne dodatki miała. Tam była zasmażona cebula, zasmażona kapusta. Lubi, to krupniok był też taki zapiekany z pieca, z pire jabłkowym. No ale to wszystkiego się nie da po prostu spróbować naraz. No, ale moi drodzy, no także no, polecamy, bo na pewno bardzo dobre. Tak, a ja jeszcze oprócz tego żurku jadłam tak zwane kule-pule. To jest taki rodzaj klusek śląskich. Z tym, że nie kluska z dziurką, ale kluska nadziewana szarpaną wieprzowiną. Do tego był sos, ten taki tradycyjny mięsny sos, czyli zołza śląska. I do tego miałam dwa rodzaje kapusty. Modro kapustę, czyli kapustę taką czerwoną, na słodko zrobioną, na ciepło. Oraz kapustę kiszoną, kwaśną. No, no super było to danie. No te kluski były takie mięsne, takie mięciutkie. Ten farsz taki doprawiony. Ale fajne jest to, że można te kule brać na sztuki. Dzięki temu nic się nie zostawia. Można sobie wziąć, dozować porcje takie, jakie się tyle, wydaje. Tyle kul, ile da się zjeść. Ile się zje. No i to jest fajne, bo się nic nie zostawia. Płaci się wtedy też adekwatnie mniej za takie danie. Także za małe pieniądze zjedliśmy naprawdę dzisiaj bardzo dobrą kolację. Jak będziecie w Katowicach, to bardzo serdecznie Was do żurowni zapraszamy. I bardzo polecam. Fajne wnętrza, zresztą takie, nie? Trochę górnicze, takie, tak trochę na Śląsko zrobione, dużo blachy, kilka sal, bo to w ogóle jest zrobione jakby z mieszkania chyba takiego w kamienicy. I tam po prostu otwarto restaurację, ale słuchajcie, jest środek tygodnia, a ludzi jest bardzo dużo w środku, także no, to chyba świadczy o tym, że jest smacznie. Tak, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Zapraszamy do oglądania kolejnych, bo już niebawem kolejne. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, lajkach, polubieniach, poleceniach. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!